Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Kunio i przyjaciele powracają w najnowszym symulatorze Kibola na konsoli Nintendo 3DS. Za czasów Pegasusa gry z Kuniem, a w szczególności kultowe nazywane u nas Gold 3, cieszyło się niezwykłą popularnością. Wśród gier z tej serii, które trafiły na zachód, było też River City Ransom, wydane w Europie jako Street Gangs. Niezwykle grywalna bijatyka uliczna o bardzo prostych zasadach, a jednocześnie zaskakująco wciągającej rozgrywce. 3DS-owe River City Tokyo Rumble to taki pół remake, pół sequel tej klasycznej naparzanki, łączący stylistykę wydania NES-owego z dobrodziejstwami współczesnej kieszonsolki Nintendo. Historia wygląda tak. Japońskim Tokio rządzą grupy zaprzyjaźnionych ulicznych gangów, których hobby jest łażenie po ulicach i lanie się po gębach. Brzmi pasjonująco. Tej idylli oklepywania paszcz przypadkowych przechodniów zagraża pojawienie się lwów, gangu, który chce przejąć kontrolę nad całym miastem, wybijając konkurencyjnych liderów. Oczywiście nasi, czyli Kunio i spółka, nie chcą poddać się bez walki, więc stawiają aktywny opór, próbując odeprzeć napastników i prując sobie spiąch w gęby, jak przystało na wzorowych chuliganów. Rozgrywka Tokyo Rumble w fantastyczny sposób nawiązuje do NES-owego oryginału i nie zmieniła się zbyt wiele od czasów Pegasusa. Strzałkami chodzimy i biegamy, A to atak z pięści, B to kopniak. Z czasem uczymy się również kolejnych ataków i ruchów specjalnych. Gameplay to niemal idealna kalka klasyka, od systemu podnoszenia i rzucania przedmiotami, po możliwość podnoszenia samych wrogów oraz opcję walk grupowych, gdzie my i kontrolowany przez komputer partner oklepujemy maski komputerowym oponentom. Bohaterowie zdobywają poziomy doświadczenia, mogą zakładać przedmioty, by zwiększać statystyki i robić zakupy w lokalnych sklepach. Między zadaniami głównymi istnieje też opcja wykonywania misji pobocznych zdobywanych w lokalnej agencji pracy. Mocną stroną Tokyo Rumble jest wszechobecny humor, często łamiący czwartą ścianę. Pokonani wrogowie lamentują, że zaczynają mrugać i zaraz znikną z ekranu. Scenki w szkolnych ławach pokazują Kunia jako tępego osiłka, który nie radzi sobie z akademicką codziennością, a dialogi sprytnie nawiązują do kultowych cytatów Protoplasty. Poza trybem głównym dostępne są też dwie minigry. Naparzanka arenowa, w której czterech wojowników ściera się na wybranej planszy oraz zabawa wzbijanego na podobnych zasadach, ale gdzie obrażenia zadawane są przez rzucane piłki. Obie minigierki można ogrywać w czterech graczy przy wykorzystaniu czterech konsol i jedynie jednego egzemplarza gry dzięki funkcji Download Play. River City Tokyo Rumble to bardzo miły prezent dla fanów gier o Kunio, choć gracze niezaznajomieni z serią mogą nie doceniać jej poczucia humoru czy prostej, klasycznej rozgrywki.